zaufana rzeczniczka Obajtka w UPGiNiKE. Z wysoką pensją Daniel Obajtek traci zaufaną współpracownicę. Joanna Zagrzewska w UPGiNiKE. Jak ustaliła interia.pl, Joanna Zagrzewska przeszła z Orlenu do PGNiKE. Była już rzeczniczka paliwowego giganta i bliska współpracownica Daniela Obajtka ma przygotować spółkę do fuzji. W takim przedsięwzięciu ważna jest komunikacja. Chcemy zadbać, żeby było transparentnie. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, tłumaczy nam jedna z osób związanych z firmą. Jeszcze w 2019 rok. Zarobki na tym stanowisku wynosiły blisko 20 tysięcy złotych miesięcznie. Zanim Zagrzewska przeszła do PR-u, przez ponad dekadę była dziennikarką w mediach lokalnych, m.in. w Gazecie Pomorskiej czy Ekspresie Bydgoskim, gdzie zajmowała się tematyką gospodarczą i społeczną. Od 2006 rok do 2013 rok pracowała już dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zaczynała od doradcy zarządu do spraw polityki medialnej. Później była rzecznikiem prasowym i dyrektorem biura prasowego, mówi nam jeden z pracowników Orlenu. W swojej karierze sprawowała funkcję rzecznika prasowego w Agencji Rozwoju Przemysłu, a w czerwcu 2018 rok pojawiła się informacja, że pracuje dla Daniela Obajtka. Nazwijmy to naturalnym procesem, nieoficjalnie słychać, że prezes koncernu wcale nie zrezygnował z usług swojej zaufanej pracownicy, chociaż formalnie trafiła do PGNiKE, w Orlenie jest na bezpłatnym urlopie. Dlaczego zmieniła firmę? Jak usłyszeliśmy, chodzi przede wszystkim o fuzję z paliwowym gigantem. Mówi jeden z polityków PiS zbliżonych do spółek Skarbu Państwa. Na poziomie tak dużych firm to bardzo skomplikowany proces, ale to naturalne, że wszystkie działy się ze sobą łączą. Sądzę, że tylko o to chodzi, uważa nasz rozmówca. Przecież PGNiKE za chwilę przestanie istnieć. Wszystkie działy muszą być zredukowane do jednego. Nazwijmy to naturalnym procesem. Czasu na realizację jest coraz mniej, dodaje. Zmiany w strukturze. W Orlenie cały czas pracuje zespół prasowy skompletowany przez zaufaną specjalistkę Daniela Obajtka. Rzecznikiem prasowym została Edyta Olkowicz. Dyrektorem komunikacji korporacyjnej jest Katarzyna Zasada. Formalnie Joanna Zagrzewska została dyrektorem komunikacji i marketingu w UPGiNiKE. Jeszcze kilka lat temu podobną posadą mógł się pochwalić Rafał Bochenek, były rzecznik rządu Beaty Szydło, a dziś jeden z posłów PiS. Z oświadczenia majątkowego, które złożył na początku kadencji, wynika, że zarabiał 18,3 tysięcy złotych miesięcznie. Jak spekulują nasi informatorzy, Zagrzewska zarabia o wiele więcej. Autor: Jakub Szczepański.